Ciało tej kobiety było poparzone w 90%. Trafiła do szpitala w krytycznym stanie. Wszystko wskazywało na to, że sytuacja, do której doszło na stacji benzynowej, nie była nieszczęśliwym wypadkiem, a działaniem z premedytacją. Judy Malinowski, pomimo niewyobrażalnego bólu, postanowiła zrobić wszystko, co mogła, by osoba, która ją skrzywdziła, poniosła sprawiedliwą karę. Zdając sobie sprawę, że zostało jej niewiele czasu, złożyła zeznania pod przysięgą, pozostając w szpitalnym łóżku. Półtora roku później nagranie jej wersji wydarzeń posłużyło jako dowód podczas rozprawy. To był pierwszy taki przypadek w Stanach Zjednoczonych. Ofiara przemówiła z zagrobu, obciążając swojego oprawcę. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 2 sierpnia 2015 roku pod numer alarmowy zadzwoniła przerażona kobieta. Próbowała coś opowiedzieć, ale mówiła tak chaotycznie i histerycznie, że dyspozytorka nie mogła jej zrozumieć. Dlatego poprosiła, by dzwoniąca się uspokoiła i jeszcze raz powiedziała, co się stało. Ta po chwili opanowała emocje i wydusiła z siebie kilka wyraźnych słów. Jakiś facet podpalił kobietę. Podała adres. Stacja benzynowa w Gahanie, w stanie Ohio. Na miejsce wysłano karetkę, straż pożarną i policję. Do szpitala przewieziono dwie osoby. 31-latkę i 40-latka. Oboje z ranami oparzeniowymi. Policja przesłuchała kilku naocznych świadków. Jedna z osób stwierdziła, że był to prawdopodobnie wypadek. Co prawda nie widziała dokładnie, co takiego się wydarzyło, ale tak jej się wydawało. Powiedziała, że tuż przy stacji nieznany mężczyzna zaparkował furgonetkę. Kierowca i jego pasażerka kłócili się. Z naszych ustaleń wynikało, że chwilę później pojawił się ogień, który objął ciało 31-latki. Jej towarzysz początkowo siedział na trawie i nie reagował. Zupełnie jakby był w szoku i nie wiedział, jak powinien się zachować. Reakcja pojawiła się ze strony przypadkowych przechodniów. Pewna kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy. Ktoś inny powiedział, że potrzebna jest gaśnica. Dopiero wtedy ten mężczyzna wstał i pobiegł po nią do swojego samochodu. Policjanci wysłuchali tego prawdopodobnego scenariusza. Potwierdzić go mogły wyłącznie dwie osoby, które trafiły do szpitala. Szybko ustalono ich tożsamości. Dzięki temu personel medyczny mógł skontaktować się z ich bliskimi, a w szczególności z rodziną 31-latki. Jej matka niebawem odebrała niespodziewany telefon. Zaledwie pół godziny wcześniej ze sobą rozmawiały. Teraz poproszono ją, by jak najszybciej przyjechała do szpitala. Usłyszała, że Judy ma poważny wypadek i musi zostać zaintubowana. Kobieta zadzwoniła do swojej młodszej córki. Obie pojechały dowiedzieć się, co takiego się stało. Na miejscu pielęgniarka poprowadziła je do niewłaściwej sali. Leżał w nim mężczyzna, którego dobrze znały. Na jego skórze widniało kilka oparzeń. Obok łóżka stali policjanci, co je zdziwiło. W dodatku ranny pacjent, gdy tylko je zobaczył, zaczął przepraszać. Tłumaczył, że to był tylko wypadek. Jeszcze wtedy nie wiedziały, o co mu tak naprawdę chodzi. Ale kiedy znalazły się w sali z Judy, wszystko zrozumiały. Choć początkowo nawet jej nie poznały. Matce w jednej chwili pękło serce. Na siostrze wywarło to tak silne wrażenie, że zwymiotowała i niemal straciła przytomność. Judith N. Malinowski przyszła na świat w 1983 roku w mieście Columbus w Ohio. Była najstarsza z trójki dzieci. W wieku 14 lat straciła ojca, z czym nigdy się nie pogodziła. W szkole należała do osób popularnych i odnoszących sukcesy w nauce. Wygrała konkurs piękności. Została królową szkolnego balu. Po skończeniu liceum rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Chciała pracować jako nauczycielka. Czuła też potrzebę pomagania innym, dlatego między innymi została wolontariuszką w domu opieki. Jednak jej największym marzeniem było wyjście za mąż, założenie rodziny i zamieszkanie w ładnym domu w miłej okolicy. Miała 21 lat, kiedy stanęła na ślubnym kobiercu.
krótko później urodziła pierwszą córkę. W 2005 roku zaczęła się źle czuć. Po wykonaniu badań otrzymała diagnozę, która zwaliła ją z nóg. Nowotwór jajnika. Musiała przejść leczenie, które kosztowało majątek, ale udało jej się pokonać chorobę. Tak przynajmniej myślała. Kilkanaście miesięcy później okazało się, że rak wrócił ze zdwojoną siłą. Była zmęczona bólem i leczeniem. Ale nie zamierzała odpuścić, bo miała dla kogo żyć. Wygrała kolejną bitwę. Niedługo później ponownie zaszła w ciążę i we wrześniu 2007 roku urodziła drugą córkę. Szczęście nie potrwało długo. Pewnego dnia dowiedziała się, że mąż ją zdradzał. Rozstali się, ale nie rozwiedli. Mimo wszystko mężczyzna nieszczególnie interesował się własnymi dziećmi. Judy mogła liczyć tylko na wsparcie swojej matki i siostry. Zdecydowała się na histerektomię, czyli usunięcie macicy, jajników i jajowodów. Nie chciała kolejnego nawrotu. Choć teoretycznie uwolniła się od choroby, to nie zaznała spokoju. Po operacji każdego dnia odczuwała ogromny ból. Lekarze przepisywali jej silne opioidowe leki przeciwbólowe. Po ich zażyciu czuła się o wiele lepiej i była w stanie w końcu normalnie funkcjonować, ale kiedy przestawały działać, okropny ból powracał. Po pewnym czasie nie mogła już bez nich żyć. Uzależniła się. Jej matka na początku uważała, że córka nie może mieć aż tak dużego problemu. Ufała lekarzom na tyle, że poradziła Judy, by ta słuchała ich zaleceń i nie zaprzestała przyjmowania przepisywanych tabletek. W Stanach Zjednoczonych nie każdy obywatel może pozwolić sobie na opiekę medyczną. Młoda matka pewnego dnia straciła ubezpieczenie zdrowotne, bo zwyczajnie nie było ją na to stać. Musiała jednak jakoś poradzić sobie z bólem. Leki na receptę zastąpiła środkami łatwiej dostępnymi, ale nielegalnymi. Zaczęła zażywać zakazane substancje. Bliscy w końcu dostrzegli jej nauk. Dzięki ich wsparciu poszło na odwyk. Wróciła do normalnego życia. Nie była jednak w stanie pracować. Utrzymywała się z zasiłków socjalnych i pomocy od rodziny. W 2014 roku odnowiła kontakt ze swoim dawnym kolegą. Mężczyzna wyznał, że przez lata podkochiwał się w niej. W końcu zostali parą. Początek ich związku wydawał się obiecujący. Judy była szczęśliwa, że w końcu ktoś ją pokochał. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że kobieta zaczęła znowu brać. Nowy chłopak każdego dnia dostarczał jej towar. W niedzielę 2 sierpnia 2015 roku miała rozpocząć kolejny odwyk. Zjawiła się w ośrodku terapeutycznym, ale nagle opuściła budynek. Planowała tam wrócić, ale najpierw chciała kupić sobie papierosy. Chwilę później było już na stacji benzynowej. Towarzyszył jej chłopak. Niedługo później wydarzyła się tragedia i zamiast do ośrodka trafiła do szpitala. Na zdjęciach z wcześniejszych lat widać Judy o błękitnych oczach, brązowych lub jasnych włosach w zależności od okresu i delikatnie opalonej skórze. Ale tamtego sierpniowego dnia nie było już śladu po tej osobie. Oparzenia trzeciego i czwartego stopnia zajęły 90% jej ciała. Straciła uszy. Ponadto cała twarz przypominała przerażającą maskę, w której nie dało się odnaleźć ludzkich rysów. Siostra i matka nie zostały przygotowane na tak straszny widok. Podejrzewały co prawda, że obrażenia mogą być rozległe, ale że aż tak? Nawet policjanci, którzy przybyli do szpitala, doznali szoku. W swojej pracy zetknąłem się z wieloma tragediami, zarówno jeśli chodzi o przestępstwa, jak i wypadki. Widziałem niejedne potwornie oszpecone zwłoki, ale chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by ktoś przeżył podobny atak. Tego samego dnia przesłuchano 40-letniego mężczyznę, który również trafił do szpitala z ranami oparzeniowymi. Nazywał się Michael Slager. Jego obrażenia okazały się nieporównywalnie mniejsze. Nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia. Od początku twierdził, że był to nieszczęśliwy wypadek, że Judy przypadkowo oblała się benzyną podczas tankowania samochodu. Chwilę później chciała zapalić.
Kiedy on podszedł do niej zapalniczką, ogień nagle objął jej ubranie i ciało. Powtarzał, że nie chciał zrobić jej krzywdy. Nie pomyślał, że coś takiego może się wydarzyć po kontakcie paliwa ze skórą. Wyglądał na szczerze poruszonego i przerażonego całą sytuacją. Policja musiała jednak zweryfikować jego wersję wydarzeń, upewnić się, czy mówił prawdę. Dowodami w tej sprawie były ubrania 31-latki. Funkcjonariusze dokonali ich oględzin. Pozostały z nich tylko resztki materiału zwęglone i stopione przez ogień. Na tej podstawie wysnuto kilka wniosków. Między innymi, że zanim doszło do podpalenia, jej odzież musiała zostać obficie oblana benzyną. Gdyby ofiara miała kontakt z tą substancją tylko podczas tankowania, to było raczej mało prawdopodobne, by aż tak duża ilość znalazła się na jej skórze i ubraniu. A badania wykazały, że w chwili zapłonu musiała ona spływać nawet po głowie i plecach. Dlatego wersja Michaela wydawała się śledczym niewiarygodna. Na miejscu zdarzenia odnaleziono dodatkowo dwa opakowania po papierosach, jedno puste i jedno pełne, oraz zieloną zapalniczkę z odciskami palców Michaela. Detektyw chciał porozmawiać z Judy. Musiał usłyszeć z jej ust, co konkretnie się tam wydarzyło. Ale kobieta była w śpiączce farmakologicznej. Wybudzono ją, by policjant z nią porozmawiał. Zadał jej tylko dwa krótkie pytania. Na pierwsze z nich, czy wylała na siebie benzynę, odrzekła, że nie. Natomiast na drugie, czy dokonał tego jej chłopak, padła już twierdząca odpowiedź. W sąsiedztwie stacji benzynowej znajdował się bank wyposażony w kamerę monitoringu. Jej zasięg obejmował miejsce, w którym doszło do tragedii. Po sprawdzeniu okazało się, że faktycznie całe to dramatyczne zdarzenie zostało uwiecznione. Na nagraniu widać ciemną furgonetkę, z której najpierw wysiada jedna osoba, potem druga. Chwilę później kłócą się ze sobą, odchodzą od pojazdu. Jedno rzuca czymś w drugie. Po chwili stoją już w zupełnie innym miejscu, na trawniku. Na nagraniu ich sylwetki są niewyraźne, ale większa postać podchodzi do tej mniejszej i coś na nią wylewa, a następnie wraca na chwilę do furgonetki. Mija około 30 sekund i znowu stoi na trawniku. Nagle pojawia się ogień, a osoba wcześniej czymś oblana staje się żywą pochodnią. Na nagraniu widać, że to Michael oblał Judy. Co prawda nie dało się w ten sposób stwierdzić, co to była za substancja, ale naoczni świadkowie zgodnie twierdzili, że widzieli w jego rękach kanister benzyny i że jego zawartość znalazła się na kobiecie. To wszystko sugerowało, że mężczyzna podpalił ją z premedytacją. Mężczyzna został przesłuchany ponownie, tym razem już w charakterze podejrzanego. I zmienił swoją wersję wydarzeń. Powiedział, że tamtego dnia odwiózł Judy do ośrodka odwykowego. Jej zabrakło papierosów. Pojechali więc na stację benzynową. Będąc już na miejscu, pokłócili się. Kiedy on poszedł do sklepu, chciała przed nim uciec, co on, gdy tylko chwilę później wyszedł ze sklepu, skutecznie jej to uniemożliwił. Wtedy ona w złości oblała go napojem, co na kamerach wyglądało tak, jakby ktoś w kogoś czymś rzucił. Rozzłościło go, że pobrudziła mu ubranie. Chciał się na niej odegrać. Też coś na nią wylać. Nie miał jednak przy sobie żadnej butelki czy puszki z napojem. Nagle przypomniał sobie o pełnym kanistrze w samochodzie. Po chwili jego zawartość znalazła się na Judy. Poczuł się lepiej, uspokoił, przeprosił ją, ona go też. Zapewniał policjantów, że się pogodzili. Dodał, że Judy nie wróciła do samochodu. Usiadła na trawniku. Chciała sobie jeszcze zapalić. Poprosiła go, by podał jej papierosy, które przed chwilą dla niej kupił. Spełnił tę prośbę. Wspomniał jeszcze, że miała przy sobie torbę z ubraniami. Zmieniła bluzkę, bo nie chciała być w tej przesiąkniętej benzyną. Po odpaleniu zapalniczki Judy zajęła się ogniem. On w pierwszym odruchu spanikował. Nie wiedział, jak powinien się zachować. Poza tym wydawało mu się to tak nierealne. Dlatego zareagował dopiero po chwili. Popędził do furgonetki po gaśnicę. Zrobił wszystko, co w jego mocy, by wygrać z ogniem.
Nagle na miejscu pojawiły się służby, choć on sam ich nie wezwał. Tak brzmiała jego wersja, ale śledczy mieli wątpliwości. Jego wersja nie miała dla nas absolutnie żadnego sensu. Nie uwierzyliśmy, że w zaledwie pół minuty pogodzili się i że on tak nagle zmienił swoje nastawienie. Był przecież wściekły i tak po prostu mu przeszło, że chciał podać jej papierosa? Judy i Michael poznali się już w 2007 roku. Mieli wspólne grono znajomych. On dobrze znał jej męża. Ona była wtedy w drugiej ciąży. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że Michael się w niej podkochiwał. W 2014 roku wysłał do niej wiadomość na Facebooku. Zaczęło się od: witaj piękna. Później wyznał długo skrywane uczucia. Zaiskrzyło między nimi. Zaczęli się spotykać. Wkrótce oficjalnie zostali parą. Matka Judy nie polubiła go na początku. Uważała, że wyglądał na kryminalistę. Tacie zrobił na niej pierwsze wrażenie. Pewnego dnia doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Mężczyzna zarzucił starszej kobiecie, że oceniła go na podstawie jego wyglądu. Założył, że chodziło o jego liczne tatuaże. Chciał, żeby dała mu szansę. Zamierzał jej udowodnić, że zależy mu na Judy. To trochę uśpiło czujność matki. Nie zdawała sobie sprawy, że intuicja jej nie myliła. Kartoteka Michaela właściwie pękała w szwach. Ale Judy jeszcze wtedy żyła w błodzie nieświadomości. Miał na swoim koncie kilka zarzutów o przemoc domową i seksualną oraz napaść, ale to nie wszystko. Oprócz tego popełnił takie przestępstwa jak kradzież, kradzież z włamaniem, nielegalne posiadanie broni, złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, uporczywe nękanie, paserstwo czy fałszowanie czeków. Zamieszkali razem i na pierwszy rzut oka byli parą idealną. Jednak jakiś czas później rodzina Judy zauważyła, że kobieta wróciła do nałogu. On sam nie był uzależniony, ale nie miał nic przeciwko temu, że jego dziewczyna brała. Stał się nawet jej dealerem. Na początku bliscy nie wiedzieli, że to właśnie on pociągał za sznurki. Mama Judy od czasu do czasu dawała mu pieniądze na opłacanie ich wspólnych rachunków. Dopiero później odkryła, na co tak naprawdę je wydawał. Matka i siostra kobiety nie mogły pozwolić, by w takich warunkach mieszkały dzieci. Dlatego to one zajęły się jej córkami. Kazały Judy wziąć się w garść, ale nie było to łatwe. W końcu każdego dnia pojawiała się nowa dostawa śmiercionośnego towaru. Nawet nie musiała się o to prosić. Chłopak oprócz tego znęcał się nad swoją dziewczyną fizycznie i psychicznie. Niemal codziennie się kłócili. Judy chciała, by Michael opuścił jej mieszkanie. On oczywiście nie miał zamiaru tego zrobić. Dlatego o pomoc błagała swoją matkę. Starsza kobieta kilkukrotnie zadzwoniła na policję. I dobrze zapamiętała, co policjanci jej powiedzieli. Córka powinna kazać partnerowi opuścić dom. Na nic zdały się argumenty, że właśnie w tym polegał problem. Mężczyzna nie chciał odejść. Policjanci wielokrotnie interweniowali w trakcie innych sytuacji. O dziwo, w większości przypadków byli oni wzywani przez niego. To on zgłaszał, że jego dziewczyna zachowywała się agresywnie pod wpływem nielegalnych substancji, grożąc nawet, że zrobi sobie krzywdę. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce 29 maja 2015 roku. Jednak wersja matki dwójki dzieci prezentowała się zgoła inaczej. Powiedziała policjantom, że to on groził, że je zabije. I naprawdę wierzyła, że mógłby to zrobić. Bała się go. Takich interwencji było około 30. Michael zgłosił również kilka razy zaginięcie swojej dziewczyny. Judy wtedy ukrywała się przed nim, między innymi w hotelach. Krótko przed tragedią chciała pójść na odwyk. Miała nadzieję, że dzięki temu wreszcie uda jej się zakończyć toksyczną relację. Ale on nie zamierzał odejść. Matka kobiety później stwierdziła, że córka bardzo się go bała i przez to czasami mu ulegała. Dlatego, kiedy zaoferował, że odwiezie ją do ośrodka, zgodziła się. Michael został oskarżony o napaść i podpalenie kwalifikowane, czyli dokonane ze szczególnym okrucieństwem i premedytacją.
Groziło mu za to maksymalnie 11 lat pozbawienia wolności, ale gdyby ofiara zmarła, można byłoby postawić mu zarzut zabójstwa. W takim przypadku mógłby zostać skazany na śmierć. Lekarze i pielęgniarki założyli, że Judy przeżyje zaledwie kilka następnych dni. Tak właśnie dzieje się w przypadku pacjentów z podobnymi rozległymi obrażeniami. Jej narządy wewnętrzne zostały trwale uszkodzone. Nie miała najmniejszych szans na wyzdrowienie i powrót do dawnego życia. Jednak 26 sierpnia Judy skończyła 32 lata. W dalszym ciągu żyła, choć od chwili podpalenia minęły już 3,5 tygodnia. Przez cały ten czas utrzymywano ją w śpiączce farmakologicznej. Wybudzono ją pół roku później i podawano ogromne ilości leków przeciwbólowych. Z uwagi na jej uzależnienie od substancji odurzających, preparaty nie łagodziły bólu tak, jak tego oczekiwano. Przeszła 60 operacji. Amputowano jej kilka palców u prawej dłoni i lewą rękę. Nie oddychała samodzielnie. Oparzenia na skórze wiązały się z powstaniem licznych infekcji. Każda z nich mogła zakończyć się śmiercią. 7 razy doszło do zatrzymania akcji serca. Ku zdziwieniu lekarzy, organizm pacjentki to wszystko zniósł. Po odzyskaniu świadomości, Judy potwierdziła, że Michael działał z premedytacją. Informacja, że nawet jeśli sprawca zostanie skazany, to i tak pewnego dnia będzie mógł wyjść na wolność, załamała ją. Wywoływała inny rodzaj cierpienia. Uważała, że to niesprawiedliwe, by po tym, co jej zrobił, miał szansę na normalne życie. Zadawała sobie pytanie, czym jest kara 11 lat więzienia w obliczu zabicia kogoś? Bo według niej Michael ją zabił. Tyle, że etap umierania i cierpienia został znacznie wydłużony w czasie. Właśnie dlatego powstał pomysł, by Judy złożyła zeznania podczas procesu. Oczywiście nie zjawiłaby się osobiście na sali sądowej. Pozostałaby w swoim szpitalnym łóżku, z którego już nigdy nie wstała. Wszystko miało się odbyć zdalnie, przy zachowaniu odpowiednich procedur. Prokuratorowi bardzo zależało, aby słowa ofiary głośno wybrzmiały. Kiedy Michael i jego prawnicy dowiedzieli się o takiej możliwości, nie chcieli do tego dopuścić. W amerykańskim procesie karnym osoba, wobec której postawiono akt oskarżenia, zazwyczaj przyznaje się do winy lub deklaruje swoją niewinność. Ale jest też trzecia możliwość, czyli tak zwane porozumienie procesowe, nazywane z łaciny nolo contendere. Można to przetłumaczyć dosłownie jako nie chce się spierać. Oskarżony teoretycznie nie przyznaje się do popełnienia danego czynu zabronionego, ale akceptuje fakt, że zgromadzono wobec niego materiał dowodowy świadczący o jego winie ponad wszelką wątpliwość i godzi się z tym, że zapadnie wobec niego wyrok skazujący. I właśnie taką opcję wybrał oskarżony. Nie było procesu i przesłuchania świadków przed sądem. W 2016 roku usłyszał wyrok 11 lat pozbawienia wolności. W ten sposób odebrano ofierze możliwość zabrania głosu. Prawnicy mężczyzny doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że w przypadku śmierci Judy otrzyma on zarzut zabójstwa. Dopuszczenie do przesłuchania rannej w żadnym stopniu by nie pomogło. Nagranie mogłoby zostać później wykorzystane przeciwko niemu. Sprawca prawdopodobnie miał nadzieję, że kobieta nigdy nie przedstawi swojej wersji. I wszystko wskazywało na to, że tak się właśnie stanie. Ale matka Judy nie zamierzała na to pozwolić. Dzięki współpracy z prokuratorem udało jej się spełnić ostatnie życzenie umierającej córki. Jakiś czas o zakończonym procesie o napaść i podpalenie sąd wyraził zgodę na to, by kobieta złożyła zeznanie pod przysięgą ze szpitalnego łóżka. Była to nietypowa sytuacja. Żyjąca osoba została przesłuchana w związku z własnym zabójstwem. Judy musiała się do tego odpowiednio przygotować. Lekarze celowo podawali jej mniejsze dawki leków przeciwbólowych, tak by zachowała przytomność umysłu. Ten wyczekiwany dzień nastąpił 26 stycznia 2017 roku. Kobieta przez 3 godziny odpowiadała na pytania zarówno prokuratora, jak i obrońcy skazanego. Część tego nagrania została opublikowana w internecie.
Jej głos momentami był ledwo słyszalny. Kilkukrotnie załamał się. Miała też problemy z oddychaniem. Kosztowało ją to wiele wysiłku fizycznego i psychicznego, ale opowiedziała o tym, jak zaczęła spotykać się z Michaelem. O tym, że przynosił każdego dnia towar, że stosował wobec niej różne formy przemocy, że próbowała od niego uciec, ale nie chciał jej na to pozwolić. Wróciła także pamięcią do 2 sierpnia 2015 roku. Tamtego ranka otrzymała informację z ośrodka odwykowego, że zwolniło się dla niej miejsce. Pomieszkiwała wtedy w hotelu, gdyż nie było jej stać na opłacenie rachunków za mieszkanie. Były chłopak zaoferował, że podwiezie ją do placówki. Zgodziła się. Wzięła ze sobą torbę z ubraniami. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że w tym ośrodku palenie było dozwolone. Kobieta zorientowała się wtedy, że nie miała przy sobie papierosów, więc postanowiła je kupić. Wyszła. Zadzwoniła do matki. Potem Michael zawiózł ją na pobliską stację benzynową. Po dojechaniu na miejsce, jak to mieli wcześniej w zwyczaju, pokłócili się. Do tego stopnia, że kiedy mężczyzna poszedł po papierosy dla niej, ona też wysiadła z pojazdu. Schowała się za budynkiem. Jednak on, gdy tylko wyszedł ze sklepu, szybko ją odnalazł. Zaciągnął z powrotem w stronę furgonetki. Próbowała wyrwać się z jego uścisku. Wrzeszczeli na siebie wzajemnie. W pewnym momencie kobieta wylała na niego swój napój z puszki. To doprowadziło go do prawdziwej furii. Od tej chwili wszystko potoczyło się bardzo szybko. Judy nie wiedziała nawet, kiedy w jego rękach pojawił się kanister. Po chwili benzyna ściekała po niej od głowy aż po stopy. Przedostała się nawet do gardła, które zaczęło ją straszliwie piec. Była przerażona. Zaczęła błagać Michaela o pomoc i litość. Dopytywała, dlaczego to robi. Chciała pozbyć się z siebie benzyny, ale jak później zeznała, nie pamiętała już dokładnie, w jaki sposób. Być może próbowała otrzeć twarz kurtką. Pół minuty później Michael podszedł do niej kolejny raz. Tym razem z zapaloną zapalniczką. Powiedziała, że patrzył wtedy na nią z wyższością i pewnością siebie. Kiedy spojrzała w jego oczy, zauważyła błysk, zadowolenie i zło. Czyste zło, którego jeszcze nigdy wcześniej nie dostrzegła u nikogo, nawet u niego. Prokurator poprosił, by opisała to uczucie, kiedy płonie całe ciało. Porównała to do setek igieł penetrujących skórę i narządy wewnętrzne. Czuła ból, niemożliwy do opisania słowami. W pewnym momencie przestała widzieć. Dochodziły do niej tylko odgłosy otoczenia, wrzaski innych ludzi i ogólne poruszenie. Myślała, że umiera, więc zaczęła się modlić. Błagała Boga o przebaczenie za swoje grzechy, o to, by zaopiekował się jej dziećmi. Kilka sekund później straciła przytomność. Adwokat skazanego zasugerował, że w trakcie związku kobieta okradała swojego chłopaka z pieniędzy. Ona temu zaprzeczyła. Przyznała, że czasami opłacał różne rachunki, ale przede wszystkim jego wsparcie polegało na przynoszeniu nielegalnych substancji, nawet jeśli o to nie prosiła. Pojawiło się też pytanie, czy to właśnie ze względu na swój nauk stawała się agresywna. Judy twierdziła, że nie. Dodało, że czasami ponosiło ją w kłótniach, ale to nie miało nic wspólnego z nałogiem. Michael wyprowadzał ją z równowagi i często krzywdził. Bił, wyzywał, a nawet groził śmiercią. Obrońca przywołał sytuację z końca maja 2015 roku. Jego klient zadzwonił wtedy pod numer alarmowy, zgłaszając agresywne zachowanie swojej partnerki, które wynikało z zażycia przez nią nielegalnych substancji. W styczniu 2017 roku Judy powiedziała, że mężczyzna podobno zagroził, że ją zabije. Pokłócili się również 1 sierpnia, czyli dzień przed tragedią. Adwokat wspomniał o tej awanturze, która dotyczyła towaru i pieniędzy. Michael zarzucił jej, że wydawał na nią za dużo kasy. Ona odpowiadała, że o nic nie prosiła. Prawnik wspomniał również o rzekomym SMS-ie, który ofiara wysłała znajomemu w sobotę. Miała napisać w nim, że kocha Michaela i nie chce, by ją zostawił. Podczas składania zeznań kobieta zaprzeczyła, że coś takiego zrobiła. Przyznała, że w tamtym czasie chciała skończyć zarówno z uzależnieniem, jak i z tym związkiem.
Takie wyznanie mogło pojawić się na wczesnym etapie relacji, ale na pewno nie 1 sierpnia 2015 roku. Obrona twierdziła, że kobieta w dniu napaści była pod wpływem. Zasugerowano, że to mogło doprowadzić do kłótni i ostatecznie do tego, że Michael wylał na nią benzynę. Judy nie przyznała się do tego. W końcu padło pytanie, dlaczego w ciągu tych 30 sekund pomiędzy wylaniem benzyny a podpaleniem nie uciekła? Zamiast tego siedziała na trawie, kiedy skazany wzniecił ogień. Odpowiedź była prosta. Wszystko działo się zbyt szybko. Benzyna z niej ciekła. Myślała nad tym, żeby się przebrać. Jednak nie zdjęła bluzki, wbrew temu, co twierdził Michael. Bała się go, ale i tak nie spodziewała się tego, co w końcu nastąpiło. Myślała, że on za chwilę ochłonie. W trakcie przesłuchania wyznała, jaki wyrok jej zdaniem powinien zapaść. Nie chciałaby w przypadku oskarżenia o zabójstwo skazano go na śmierć. Była przeciwniczką takiej formy kary. Od samego początku opowiadała się za bezwzględnym dożywociem. Już na etapie prowadzonego śledztwa matka powtarzała, że jej córce zależało na tym, by sprawca zrozumiał swoje wszystkie błędy i w więzieniu stał się wierzącym chrześcijaninem, oddanym Bogu. 27 czerwca 2017 roku, czyli 5 miesięcy po złożeniu zeznań, Judy Malinowski zmarła. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną były obrażenia, których doznała niespełna 2 lata wcześniej. Po ataku przeżyła dokładnie 700 dni. Krótko później, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, prokurator oskarżył Michaela o morderstwo dokonane z premedytacją. Aby uniknąć najwyższego wymiaru kary, mężczyzna musiał przyznać się do popełnienia zbrodni. Tak też zrobił, dzięki temu nie skazano go na śmierć. Zamiast tego wymierzono mu dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Już nigdy nie wyjdzie na wolność. Śmierć 33-letniej matki dwójki dzieci zapoczątkowała zmiany w prawie stanowym. Kilka tygodni później uchwalono ustawę zwaną dziś potocznie prawem Judy. Zgodnie z nią, sprawcy napaści, w wyniku których ofiary zostają trwale okaleczone lub oszpecone, grozi kara surowsza o dodatkowe 6 lat pozbawienia wolności, niż ma to miejsce w przypadku napaści nie niosących za sobą takich skutków. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Film dokumentalny A Fire That Took Her z 2022 roku w reżyserii Patricia E. Gillespie. Nagranie z przesłuchania Judy Malinowski, opublikowane na platformie YouTube na kanale NBC4 Columbus. Informacje ze strony internetowej Judy's Foundation. Artykuły z takich portali informacyjnych jak Seattle Times, Columbus Dispatch oraz People.